Dobra, teraz spuszczamy łańcuch, platformę na górę i robimy Tarzana tam w tą ścianę. Jeszcze trzeba będzie się jakoś na dół dostać. Krasnoludy przetrwały dzięki tobie. Nie mylisz się, bracie. Odyn wyrżnąłby krasnoludy ze Svartalfheimu w pień. Skoro on nie mógłby ich wykorzystywać, to inni też. Jeszcze nie wiem za bardzo, jak się tam dostać. Dawaj tu. Elegancko. Nieźle. Nieźle. Mam nadzieję, że warta była ta skrzynka. Pewnie srebro. Nawałnica Njorda. Szybki runiczny atak. O! Chyba mi się podoba. Młyneczek? Tak. Jeszcze z odrzuceniem. Obrażenia. Zamrożenie. Dawaj, lecimy. Mogę to zupgrade'ować? Następny poziom. R2. Mogę. I zamrożenie przedłuża. Tylko minuta cooldownu. No jest, jak jest. No fajna skrzynka w sumie. Jak to działa? Oj, to nie to. To. Oka. No, tak jest portowe. Chciałbym, żeby to był koniec tej wyspy. Ale jeszcze ta skrzynka. Na dole. Dzięki, działa. Dobra, wszystko zrobiłem tu. No, zajęło trochę to. Dziękuję, Shoto. Utajte. Kute żelazo plus 2 i srebro. Spoko, będzie na matce. Czy tu coś jeszcze mam? Nie, chyba można zabijać stąd. Dobra, wyruszamy w rejs. Nie wszystkie krasnoludy potrafią to, co Brock i Sindri, nie? Przechodzić między światami i pojawiać się gdzie indziej. Ano, to rzadka zdolność. Pewnie jej tajemnic strzeże jakaś krasnoludzka gildia. Może to i lepiej. To, że nasi bracia to robią, jest wystarczająco. A czy ja tu nie widziałem niebieskich tych symboli? Nie, wydawało mi się. Ojcze, jak trenowano Spartan? Bez litości. To dlatego mnie tak nie szkoliłeś? Myślałeś, że nie dam sobie rady? Nie chciałem, żebyś przez to przechodził. Dzięki. Spoko. Michałek pisze, żem skipnął tu jakiegoś bossa. Nie wiem dokładnie, gdzie ty, złoto. Nie podchodź mi pod nogi. O kurde. W sumie to nie byłem. To jest jakieś kowadło. Co to jest? Strażnica. Cholerne nory Draugru. Oj, osmikujec. A mój topór? Strzelaj w nią. Kurwa, widzę, synu. Chyba ciężko z tego, co widzę. Pierdolone, ale będzie ciężko. Nie wiem, jak my to zrobimy, tym bardziej, że ja nie mam rage'u nastakowanego. Może moglibyśmy kapkę oszukać i mógłbym kupić ten kamień, ale zrobimy to bez kamienia. Olewaj, bracie! Nie, czekaj. Nie! Kurwa, jak będzie ciężkie, już czuję to. Jak te moby się będą respić non-stop, to jak mam to zrobić? Czuję, że tu spędzimy trochę. Tarcza? Tarcza. Tarcza. Wiesz, jakie niskie szanse są, żeby to dobrze sparować? Ona sama byłaby dość prosta do zrobienia. Sraugr. Ja już HP nie mam, nawet nie wiem od czego dokładnie. Chyba się zbierałem, ale nie jestem tego. Szybki! Chyba, że zabiję ich dwóch i już nie będzie ich. I co, ale szybka. No, że nie mam rage'a stakniętego, to katastrofa tu. Brama ci odnawia rage'a. Całego? I co, wystarczy wejdę i już będę miał rage'a? Mimirze, co to znaczy, że coraz więcej łupieżców powraca jako sługi Hel? Myślałem, że gdy uwolnimy królową Walkirii, przywrócimy równowagę i temu zapobiegniemy. To dobre pytanie, chłopcze, choć niepokojące. Jeśli Hel jest znów przepełnione, to znaczy, że coś utrudnia Sigrun jej zadanie. Albo coś jeszcze istotniejszego odwróciło jej uwagę. Przez co mnie nie odwiedza. Nawet sporadycznie. No tak. Przykro mi. Pamiętasz, że bez kamienia jedności nie możemy skoczyć, co nie? Jasne, że pamięta. Prawda, bracie? No. Jasne, że pamięta. A jak stąd wrócić tam? Bo ja chciałem to tylko wejść na skromny reset i tyle. I ta, nie da się.
Od początku grać trzeba, jest tam. Ile mam rage'a? O kurwa! Nie, nie będę z kamieniem tego przychodził. Dam radę bez. Odpalę rage'a, zniszczę te małe ady i się okaże, że są jeszcze następne ady i tak tego nie zrobię. Dawaj, teraz kurwa, synu. Atreusie! Strzel, kurwa! Ej! Oj, mi zajebał! Co jest? Za całe HP dostałem praktycznie hita. Dobra. Chodź teraz. Nie widzę, kurwa, kamera! Pytkę. Nie wiem, ona ma jakiś taki atak podwójny, czerwony i to ściąga od 100 do 0. Nie da się jej zrobić. Dobra, trzeba kupić kamok. Tak boli mnie to, że Brunecia zrobiła to za pierwszym razem. Na to sterze. W chuj mnie boli. Nie mogę przeżyć. Ty, a odpałka cała naprzód na nią? Aj! Kurwa, siła! Nie! Palisz się, Kratosie! Chuj! Patrz się na ten bar! Autoataczku brakło. Tarcza? Tarcza, tarcza. Zróbmy tak. Ile mam kaski? Dawaj. Specjalne. Zasoby. Ile to kosztuje? 1500. W pizdu dużo. Ale nie zrobię tego. Już czuję, że trzeba się... Napocić będzie trzeba. Zupgrade'ujmy pancerz. Pancerz na ręce. Ile mi da? Coś tam da. Full siła. To mi da tyle. To mi da... O chuj. Bo to jeszcze obrony sporo. Chyba więcej daje. Nie, chyba klata się najbardziej opłaca. Problem jest taki, że nie mam ku tego żelaza. 10. Kurwica. Chyba, że na łódkę. I szukamy żelaza. Do zobaczenia! Może tak będzie optymalnie. Dawaj, dwa żelaza. Zaraz wejdziemy. Mimirze, wspominałeś niedawno o krukach Odyna. Co powstrzymuje go przed użyciem ich do porwania kogo tylko zechce? Brak zgody. Kruki Odyna nigdzie cię nie zabiorą, jeśli nie będziesz tego chciał. Gorzej, jak już nie ma tych jaskrawych tych. Nie no, musiałem coś skipnąć. Dwa te jaskrawe pola muszę znaleźć, po dwa razy kute żelazo. Zrobię tego bossa z zamkniętymi oczyma. Takie mgły, o takie. Kute żelazo, proszę. Nie, żużel! Kurwa! Już się tam nie trafię, chociaż mam kompas. Atreusie, jesteś coraz lepszy. Szybszy. To ojciec syna pochwali. Może kiedyś będę lepszy od ciebie. Jeżeli nie, to zawiodę. O kurde. Głębokie. Skellige? No to jest takie God of War'owe Skellige. Szukanie po morzu tego. O! Piękne. Dobra, zawijamy. Żebym tam trafił teraz. A byłem tu? Ciągle tu jest. Kto? Na tej wyspie jest pewien klucz. Musisz go znaleźć, bracie. Stawką jest niewinne życie. Ja pierdolę, kolejny quest. A jeszcze tamtego nie skończyłem. Mimirze, mówiłeś, że chodzi o czyjeś życie. Odyn kogoś tu uwięził? Nie Odyn. Ja. Mimir, niezły skurwiel to był. Dematerializują się jak zniszczą. Można się tu przebić przez ziemię. Aha. Można? Tak chyba było na starcie. A widzisz. Trzymając korbę, wciśnij L2 i R1, aby rzucić lewiatanem w koła zębate i je zamrozić. Rozumiem. Tu jest lód jakiś.
jest klucz, to muszę na sam dół to pociągnąć, żeby zaakcesować to z dołu. Dobra, chyba tu, ale nie jestem pewny. Może ten dźwig zabierze nas wyżej. Z góry łatwiej będzie się... Czekaj, bo tam coś było. Przebijesz się stamtąd przez ziemię? Proste, że się przebije. O skurwiel. Pomocy. Czemu to takie tanki? Czemu to jest takie tanki? Kurwa! Na całym rage'u mu... Nic nie zrobiłem. Ja pierdolę, ciężkie to będzie. Strzelaj w niego strzałkami. Ja toporem porzucam. No i chuj. Bardzo ciężkie to będzie. No nie będę waste'ował tu kamienia. Strzelaj Atreusie, jak kajtuje. I chujec. Jest healek. Ale trzeba wykajtować do healka. Niestety. Dobra, dawaj kamień. Może warto będzie. Ty on się przemienił? Hagiem topór. A, zajebiste zagranie to było. O! Dobra. Plus taki, że go zabiłem. Minus taki, że kamień poszedł. Mam nadzieję, że się zwróci. 1500 złota. Tego klucza szukaliśmy. Ruszajmy do tej strażnicy przy brzegu. Mam nadzieję, że tam będzie lutu, że będzie się można obłowić mocno. 1500 mnie klucz kosztował. Potrzebuję... Czego nam nie mówisz? Platformy wiertnicze to nie jedyny grzech, jaki tutaj popełniłem. Czekaj, strażnica przy brzegu. Ty, a to nie chodzi mu o tą strażnicę, co... Co jest tamten boss? W sumie? A mścicielka to co? No właśnie idę teraz po nią, bo on powiedział, że chodźmy do tej strażnicy przy brzegu i na tej strażnicy też jest mścicielka. Więc chyba to się łączy. A o co chodziło mu z tym gejzerem? Chciał się przyjrzeć temu gejzerowi. Chyba, że to sprowokowało tą mini wysepkę. Ojcze, chciałem zapytać o twoje ostrze. Useless gówno, synu, nie pytaj. Z twojej ojczyzny. Co z nimi? Dlaczego po prostu ich nie wyrzucisz? Widzę, jak czasem na nie patrzysz. Jakbyś, no nie wiem, nienawidził ich. Nawet nienawiść czasem się przydaje. Poza tym próbowałem, ale wróciły. No i kamień muszę chyba kupić, kurwa! Jak mogę pomóc? Dobra, ale wszystko to było po to, żeby zupgrade'ować pancerz na tułów, co by mi dał dodatkowe statystyki. Tym razem obejdzie się bez plam, prawda? Prawda. Kratosie? Kurwica, ile siły mam! 8 dych. Dbaj o swój pancerz, a on zadba o ciebie. Mądre. Może będzie łatwiej. Dobrze. Mógłbyś teraz mocno uderzyć w ten bębel? Gong. Jest. Wierzyło. Co? To jego głos słyszałem. Liczyłem, że udało mu się uciec, ale będziemy musieli go uwolnić. Jezus Maria, kolejne. Dobra, pierw bossa zrobię. Nie mam tego kamola, więc może być ciężej. Nory Draugo, trzeba wybić wszystkie te pierwsze. No, mocniejsze hity widać gołym okiem. Tam jest healek. O kurwa, Jezu! Dobra, nie można dać jej się przeobrazić, bo jak ona się przeobrazi, to... Jest koniec. Trzymają z fokusu. Idealnie. Pięści, kurwa, teraz. Chyba się uda. Na hitka.
Nie! Kurwa! Dobrze. Nie. Waliście! Ale pewnie jesteś tego świadomy. I kurwa, ta kamera śmierdząca. Nie! Jasny gwint! Było tak blisko, jakby miał kamień. To i tak chyba by nie dało nic. Kurwa! Znowu to samo. Brakuje mi 10% obrażeń. 10%. Nie, kurwa no. Ale pewnie jesteś tego świadomy. Znowu to samo. Co, widzę, mówiłeś? Już sprawdzam, wybacz, nie słyszałem. Nie! Cały czas to samo. Dokładnie w tym samym momencie dostaję obrażenia, których nie mogę zdodżować. Możesz zblokować, ale problem jest taki, że ja dostaję nie z przodu obrażenia, tylko z lewej, prawej, z tyłu. Cholerne nory, Draugr! Trzeba wybić wszystkie te pieprzone umarlaki! Dobra, reset. Palisz się, Kratosie! Co chwilowe! Nie ma co. Ach. Chuj. Nie da się tych ataków dodżować. Coraz gorzej idzie. I jest dobrze. Kurwa! Dobra. No. Było dość blisko. Jakieś tempo podnosiłem, ale chyba skolejkowane to jest. No na hitka byłem. Przeklęte rękojeści cesarzowej. Rękojeść należące niegdyś do cesarzowej, która pragnęła rzucić wyzwanie bogom wykute w płomieniach zemsty w rękach Iskra Chaosu. Ulotne pozostałości po sobie 6, by przywrócić mu pierwotną postać. O. Wieczne węgle, pył światłów. Nie wiem co to. Srebro. Kurde, cały ten interes się nawet z srebrem nie zwrócił, ale w macach dostałem. I tu jeszcze coś mam. Żużel i 200 srebra. No, tak bym powiedział. Tak, o. Musimy na tego dinucha wejść, tylko nie wiem, którędy. Ten dinuch. Kurde, ma zębicha. Chyba na łódkę trzeba przejść, coś mi się wydaje. Dobra, tutaj, tam dalej troszkę co w prawo. Co to jest? Lindbacker. Schwytałem go dawno temu. Cienki różniczka. Znałem to za pomysłowy i efektowny sposób, by wkupić się w jego łaski. Udało się? Oczywiście. W ogóle jak byłem tam w tym akwarium, to takiej super ciekawostki się dowiedziałem, że krokodyle mogą zjadać w całości, nawet duże kości innych zwierząt. I kwas, który się znajduje w ich kościach, rozpuszcza to. Nic im się z brzuszkiem nie dzieje. Nikt nie pytał? No nikt, ale chciałem się podzielić. Wiem, że każdy tu wie o to tym. To stworzenie. Zniewoliłeś je. Dzięki, Metexo. Ale dlaczego? Bo byłem młody i głupi. Nie miałem pojęcia, jak to jest zostać uwięzionym na długie lata w miejscu, gdzie nie da się zająć mają kwas, myślniczy. Który pomaga trawić, nie w kościach, kurwa. Oj. Ty, no coś tu musi być, no to nie jest tak dla sportu przecież. Musi się jakoś dać. A, widzisz, zoba. Tni. No tak, płetwy też spętaliśmy. Czy mógłbyś... Biedne stworzonko. Spokojnie, spokojnie. Ale się... Jeden z trzech więzów. Ten stwór cierpi. Zaraz go uwolnimy. Czy myślisz, że syna korzystał jak nie z Mimira? Myślę, że pojebany okay, jesteś, kolego. Tak myślę. Teraz druga płetwa. Może za tymi skałami jest jakaś ścieżka. Za skałami ścieżka? Którymi skałami? Prosto i wyraźnie, proszę, a nie jakimiś... Tu chyba będą moby, coś wyczułam.
Oho. A mój bicz? Nie ten. A. Flashbang. Myli mi się, pod którym jest bicz, a pod którym topór. O kurwica. Kontra, kontra. Prawda, bracie? Pamiętam, jak to było mieć jarzmo wokół szyi. Nie życzę tego nikomu. Nie masz. Dobrze, że umiesz czytać runy. Znacznik historyczny. Tam się dało iść dalej, ale tu coś chyba jest. Czy mam dowód, że nie bije troszkę kowej? No nie mam. Musisz mi zaufać. Ja jestem człowiekiem godnym zaufania. Więcej inspirującej twórczości Kwasira. O, wierszyk. On tu głupoty pisze strasznie. Czymże jest życie, czymże jest śmierć, czy inaczej je postrzega każdy człowiek, zwierz i człowiek. Gdy choroba toczy ciała, a nienawiść pleni się w umysłach, co odróżnia szaleńców od tych przy zdrowych zmysłach? Okrutny brodaty ojciec, jego przybrana córa będą przeżywać koszmary i nic nie da się wskórać. Zło w końcu odejdzie, dopiero wraz z nim zgaśnie, a różnica między nimi na zawsze się zatrze. No. I tak. I miałem gdzieś skoczyć dalej. Chyba tu. Skrzynka, skrzynka. Serio. Plus tych bicz jest taki, że mają popieprzone ręce, są małe. Ładnie mi otasz, wariacie. Jego tłuszcz był źródłem oleju do lamp Odyna. Oleju? Do lamp? Wszelka złość czy nienawiść, które teraz wobec mnie czujesz, i dorównują temu, jak sam sobą gardzę. Czy jest tu coś, co może by pierdolnęło i zniszczyło te... to złoto? Płetwa druga. Ciekaw jestem, co mu jeszcze uwięzili. Płetwa. Mógłbyś? Wiem. Został już tylko ogon. Ogon. Kolejny pełzacz z lewej! Gdzie? Jest. A to co to? Gniazdo skrywało jakieś urządzenie. Już wiem. Bum. Ogon. Ogon chyba na tyłach jest. Tam jest raczej łeb. Pytanie, czy dorzucę tym ustrojstwem i czy mogę z tym skakać. I jak długo się to poli. Może dzięki tej przystani jebło. Do ogona. Wróćmy na łódź. Nigdy o nim nie mówiłeś. Dziwi cię to, że można na starość żałować błędów, które się popełniło? Nie. Dobra. Ruszamy w rejs. Ktoś wie, jak przy 68 level w Notpronie? Liczyłem, że stwór wyzionął już ducha. Ale może bym wiedział, jakbym spojrzał. Nie chcieli nawet go dobić, gdy przestał być przydatny. My możemy. Nie. Musimy go ocalić. Chociaż z tego, co pamiętam, to 68 level akurat był taki tricky, że to była pułapka i jak korzystałeś z odpowiedzi z internetu, to trafiałeś na 68. Dobrze, z tej przystani dosięgniemy ogona. Więc nieładnie, widzę.
chcesz ocalić to nieszczęsne stworzenie? Wiem, jak to jest być tak uwięzionym. Nie mogę go zostawić. A jeśli nie da się go ocalić? Nie rozumiem. Działajmy dalej. Git. Tylko jeszcze bym tam wrócił, zobaczył, czy czegoś... Co jest, kurwa? Tu można... A! Nie, kurde! Za tobą, trucizna! Strzelaj, Atreusie! Pogramy ich tak. O kurwa. O chujec. Nie mam rage'a. Bardzo ciężko będzie to przejść. Za dużo mobów. Bossy to moby. Nie! Dobra, chyba koniec. I teraz tego świra. Zrobione. Jednego hita dostałem tylko. Wiesz, że masz inny przycisk na padzie niż do atakowania R1? No. Ale przecież używam przyciągnięć, zobacz. Zjawy tak niszczyłem. Dobra, to co? Odcinamy ogon. Jazda. Tnij! Ogon też ma pewnie przykute. Jezu, jakie to wielkie. Po tej linii powinniśmy się dostać tam, gdzie zmierzamy. Polecimy. Tylko jedna skrzynka niestety została nieotworzona, ale już trudno. O! Może jakiś atak runiczny w końcu. Szepcząca płyta. Dodatek do tarczy. Co z nim teraz? Jesteś wolny! Będzie wpływał? Dzięki. A, dziękowałem. Co się dzieje? Może trzeba go trochę zachęcić? Mógłbyś mnie zabrać bliżej jego oka, bracie? O Boże, i znowu trzeba tam iść? No dobra. Chyba nie ma oka na grzbiecie. Oko chyba ma przy pysku. To stworzenie, platformy. Źle się stało, Mimirze. Ale to wina Odyna. To żadna wymówka, chłopcze. Ale doceniam te słowa. Jest, jaka ta gra w sumie jest ładna. Jak tak patrzę. Jest prześliczna. Aż ciekaw jestem, co będzie z grami za 20 lat. Jak to w takim tempie idzie. Za 20 lat pewnie popatrzysz na tą grę, na tą grafikę, powiesz, ale gówno. Jak ludzie w to mogli grać? Zaraz jestem i płyniemy po jego oko. Rozdęta bestio! Sio! Nie rusza się. Czemu się nie rusza? Przyzwyczaił się do swoich okowów. Ale... nie. Jakoś to naprawimy. Trzeba go przestraszyć, przegonić! Czy coś tam? Nie wszystko da się naprawić. Po co ja tego robię? Można mu tylko ulżyć. O cholera. Lubi, kiedy wiatr muska mu skórę. Czuję to. Niech przyniesie mu pociechę. Ale to nie wystarczy. Rzadko wystarcza. Ale co? Czekaj, co? A nagroda?
A, widzisz. Może być, może być. Dobra. Mirze, nie wolałbyś patrzeć do przodu zamiast do tyłu? Próbowaliśmy tego. Miałem problem z flagami wrogów. A. Przez krótki moment miałem nadzieję, że się przyzwyczaję. Nie udało się.